Zbliżamy się już do mety maratonu. Jesteśmy prawie na mecie, w obszarze mety. 29 godzina maratonu wybiła. Przyznam, że zastanawiam się jeszcze, jak to się dzieje, że stoję na nogach, a razem ze mną stoją wszyscy ci, którzy tworzą, współtworzą to wydarzenie. Bardzo się cieszę, że dotrwaliśmy tak daleko. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem i że dzielimy się pasją do utworów komedy. To, co zaprezentuję, będzie to dekonstrukcja melodii tworzonych przez Krzysztofa Komedę. Dekompozycja melodii, dekompozycja melodyczna. Może się wszak zdarzyć, że popełnię trochę konceptualnej mimikry i z dekonstrukcji melodii ucieknę do dekonstrukcji harmonii, stamtąd powrócę do rozwalania melodii albo właśnie jej kształtowania. Dość mówienia. Krzysztof Komeda, Poznań Komeda Maraton 2020. Thank you.
Przemierzając przez twórczość Komedy, nieraz natrafiamy na utwory, które można interpretować w zupełnie różny sposób. I tak właśnie się dzieje. 5-6 lat temu graliśmy w Paryżu premierę albumu, który nagrałem ze swoim kwartetem i tam właśnie Szara Kolęda była nagrana na 7 ósmych. Ale to była już wystarczająca wariacja tej melodii. Nie mogę wam zrobić tego po raz drugi. Byłby to autoplagiat. Teraz zagramy jeden z najbardziej znanych utworów Krzysztofa Komedy. Kołysanka Rosemary's Baby, ale zrobimy to nie w taki sposób, jak się zwykle to robi. Posłużę się nutami, które odwrócę. Zagramy więc od końca do początku i to do tego w wariacji.